Przerzucenia w czyn. O, dopiero pytanie. No to oczywiście jest jeden z serii, no, który zamówił. Tamtego dworku też nie ma. Dzień dobry Państwu! Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć u nas twórcę, który jednocześnie, jak Państwo przeczytaliście, obchodzi 20-lecie, tak? Swoich wystaw autorskich, czyli korzenie politechniczne, a w każdym bądź razie kontakt z Politechniką od jakiegoś czasu nasz twórca utrzymuje. Od dziecka. Od dziecka. Witam w związku z tym pana profesora Jerzego Gębickiego. Witam i jednocześnie dziękuję za to, że chciał pan zaszczycić nas swoją wystawą. A myślę, że parę zdań powie nam za chwilę pani Maria, ale może pana dziekana to poprosimy o słóweczko. My króciutko, dołączę się przede wszystkim do powitań, ale w imieniu władz wydziału, na którego terenie się znajdujemy, czyli Wydziału Biologicznego Politechniki Łódzkiej, bardzo się cieszę, że jest kolejna wystawa, duża odmiana. Te pejzaże o tyle mi odpowiadają, że podobne rzeczy lubię fotografować, większość tych fotografii jest do niczego. Pamiętam ze szkoły, był taki malarz polski, się nazywał Julian Fałat, on był nazywany malarzem śniegu, który różniał się tym, że lepiej niż inni, będzie bardzo dobrze potrafił narysować śnieg. To jest bardzo trudne, ponieważ gdyby jest biały, ale to jest nieprawda, bo biały ma bardzo wiele różnych odcieni. Panu się to niesamowicie udaje i ma pan tę odwagę, żeby podjąć wyzwanie, że chce śnieg namalować. I to podziwiam. I właśnie tyle chciałem powiedzieć. Znaczy dziękuję, że pan do nas zapytał. Proszę mnie. Proszę Państwa, to jest część ekspozycji. Druga część wystawy jest w bibliotece w sąsiednim budynku, jest łącznik, także proszę, może pani Marię poprosiła. Tak ja myślę. Myślę dlatego, ponieważ największą atrakcją na każdym otwarciu jest nie ten, kto mówi o sztuce, a jest człowiekiem z zewnątrz, lecz ten, który tę sztukę tworzy, czyli sam artysta. To jest to spotkanie z artystą i ze sztuką. Pan Andrzej Stefan Wiśniewski pokazuje malarstwo w technice suchego pastelu. Myśmy już spotykali się z jego twórczością tu, w tej galerii. Ta wystawa jest szczególnie wzruszająca, głównie dlatego, że pan Andrzej nie wycofał się, nie zrezygnował z prezentowania swoich prac, mimo że w trakcie organizacji wystawy zmarła jego mama. Ta wystawa jest dla mnie interesująca z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że konfrontuje się, patrząc na obrazy malowane pastelami, istotę polskiego pejzażu, tak jak pan profesor ładnie powiedział, przypominając Hałata, w odniesieniu do polskiej szkoły pejzażu, więc te tradycje w ukochaniu krajobrazów, zwłaszcza polskich, u pana Andrzeja są widoczne, bo wielcy polscy twórcy wykorzystywali także tę technikę suchego pastelu, żeby pejzaż ze wszelkimi jego urokami malować, oddawać jego niepowtarzalność i nastroje.
Innym spojrzeniem na świat pana Andrzeja są obrazy poświęcane obiektom architektonicznym. I w tamtej sali są te właśnie pastele oraz kilka jest również na górze. Interesujące jest pastelowe malarstwo portretowe pana Andrzeja, trochę inne niż te upajające swoją urodą pejzaże, dlatego, bo bardziej ekspresyjne i bardziej oddające swoistość uczuć modela, i na to głównie pan w tych portretach się nastawia. Kiedy zobaczyłam w większej ilości ilość tych właśnie pejzaży, pobiegłam na górę, kiedy pan Witek już zorganizował w bibliotece również wystawę. No, ucieszyłam się bardzo, że tych obrazów jest więcej. Szkoda, że nie można ich tu zgromadzić i wszystkich tych pejzaży razem pokazać, bowiem one emanują pięknem, które ma magiczny charakter. Magiczny dlatego, że kiedy popatrzymy na te pejzaże, to odczuwamy takich piękno, że po pierwsze chcielibyśmy w ten pejzaż wejść, posiąść go, postrzegając go, przeżywając go całkowicie, aby był nasz. A ponadto także pragniemy, posiadając go, wciąż sycić się i radować jego pięknem. Bowiem w sztuce zawsze, czy my się na niej znamy i się do tego przyznajemy, albo się na niej znamy i się nie przyznajemy, albo też czujemy świetnie sztukę, a mówimy, nie znamy się na sztuce, to jednakże nasze nastawienie na przeżywanie rzeczywistości poprzez sztukę jest bardzo głębokie, bo inaczej by nas tu po prostu nie było. Nawet pan dziekan też by się wykręcał, żeby nie być. Ale dojrzał i urodę tych obrazów od razu i natychmiast. Więc magia tych obrazów, tych pejzaży polega właśnie na tym, że kiedy na nie patrzę, chciałabym jednocześnie i w nich być, i jednocześnie je posiadać. A posiadać możemy piękno tylko wtedy, kiedy ono stanie się nasze. Nie we wspomnieniu i nie w jednorazowym z nim zetknięciu, ale wtedy, kiedy ono będzie moje, nie tylko przyswojone. I po to jest malarstwo, drodzy Państwo. Nie po to, żeby je rugować z wielkich muzeów, bo jest rugowane, byliście w Muzeum Sztuki, to widzieliście, spychane na peryferię, ale po to, żeby mając jakiś grosz zaoszczędzony z ciężkich skądinąd czasów, móc nabywać to piękno, którego sami nie stworzymy, ale które jest nasze, którym się sycimy i które pozwala nam radośniej przeżywać każdą chwilę życia. Dziękuję bardzo. Może piękniejsze są w katalogu, ale zawsze tak robię, że mówię troszeczkę inaczej. Inaczej niż tam, gdzie napiszę wstęp. No proszę panie Andrzeju, już zamknęłam się. Dziękuję za przybycie. Szczególnie miło mi widzieć mojego pana profesora sprzed 30 lat, który pilnował moich lekcji w rysunku i dyscyplinował zawsze, żebym pilnie pracował. No, czego efekty chyba tutaj są. Także bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję władzom uczelni, że mogłem tutaj zrobić wystawę panu Witkowi szczególnie. Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie druga wystawa tutaj po 6 latach. I tak jak wtedy miałem rok przerwy w wystawach, także pan Witek mnie zdyscyplinował do aktywności. Bardzo dziękuję za to. To są obrazy albo zupełnie świeże, albo podejmowane z głębi moich kolekcji, dlatego że nie pasowały może do pewnych serii. Także to są zupełnie niepokazywane dotąd obrazy. W większości są albo na podstawie szkiców, w tym przypadku dużych formatów, albo robione na żywo. Są to tak jakby koncerty, jakby wzięte pomysł z koncertów, zwłaszcza rockowych, gdzie ta kreska właśnie jest taka
rockowa. Kędziorzowa? No, rockowa bardziej. Chodzi o to, że właśnie często też pod wpływem muzyki, które mamy robione, łączę sztukę nowoczesną z barokiem. Z barokiem ten formel, taki, który kultywowali Hiszpanie w latach 50., no, z barokiem, który jest moim umiłowanym, jakby od baroku wszystko wyszło. I właśnie staram się pokazywać to światło, no to żeby znaleźć te takie zakątki, które są najpiękniejsze. I one są wyszukane naprawdę wielkim nakładem pracy. Czasu? Chodzenia, szukania, przyglądania, wybierania, siedzenia, szkicowania. Myślenia, kręgosłupa i to jest ważne, że tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mam szerokie okazje. Jedną to jest 20-lecie wystaw, który właśnie w lecie 95 jakby podjąłem decyzję rozumienia techniki z olejnej, tam krzyształukowej na pastelę. No i zaczynałem po prostu od zera. Potem pojawiali się ludzie, którzy mi pomagali. Też wielka była pomoc mojej mamy, która właśnie zmarła w tym roku. Właściwie on bardzo mnie wspierała do tego stopnia, że właściwie taka pierwsza wystawa nieliczona oczywiście do tych profesjonalnych, ale miała miejsce w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie wybrałem jakiś tam konkurs dla dzieci pracowników. Także zorganizowałem pierwszą wystawę w 70. Mimo. W czasie mojej tej twórczości, również podpresowej, było to spotkanie z profesorami z Wydziału Mechanicznego, gdzie mogłem dzięki profesorowi Kapitaniokowi, doktorowi Wojewodzie zrealizować cały budżet profesora, to też było ważne na tej drodze twórczej. Także to jakby tak, to piękno tego pejzażu jest właśnie wynikiem studiowania przez 30 lat psychiki ludzkiej i to jakby wrażliwia, bo czuję psychikę tego co widzę w pejzażu. Poza tym no jednak szukam takich niezepsutych XIX-wiecznych jeszcze pejzaży, żeby uchronić je od zapomnienia. Dziękuję jeszcze raz bardzo za przyjęcie. Thank you.